Siemano, z tej strony Szczygi, a tam jest Chrupek. Otworzymy dzisiaj razem paczkę od Wojtka z Retrogratów ze Szczecina. Nożyczkami mojego synka Józia. Jak widzicie, dosyć szybko przeteleportowałem się tutaj. No, zaraz ten karton. Przepraszam za gardło, ale nie jestem do końca zdrowy. Dlatego będę mało mówił. Chrupek będzie mówił resztę. A ja będę rozpakowywał. Dzięki, Wojtek. A może jeszcze dodam taki fakt, który jest tutaj bardzo ważny. Zrobiliśmy coś, co robią prawdziwi retrogracze do dzisiaj. I wymieniliśmy się barterowo. Zaraz zobaczycie, co ja dostałem od Wojtka. A Wojtek, ciebie proszę z tego miejsca. Jak będziesz miał chwilę, to wrzuć gdzieś tam w komentarzu to, co ty otrzymałeś ode mnie. Oczywiście bez ciśnień. A, unboxing. Dobra. Okej, nożyczki Józia. Nawet mają tutaj centymetr. Opakowanie po nożyczkach. Drugie. No, to chyba mamy jakiś liścik, ale to potem. Tutaj mamy magicznego pada. Kartonik. Tutaj magiczny pad numer 2. Tutaj zasilacz. Tu drugi zasilacz. Okej, to są gry, które potrzebowałem do całego zestawu. Nie no, ale pięknie to jest spakowane. Nic tutaj nie miało prawa się uszkodzić po drodze. Tutaj mamy kabelek. Ciekawe, czy ktoś poznaje. No i złoto. Ale ciężka. Duży dysk. Dobra, jak widzicie, kartonu już tutaj nie ma. Chrupek, chodź. Dobry piesek, co? Chodź, otworzymy to razem. No i mamy sport. Tutaj Adventures. Tasty Ride. Disneyland Adventures. No i dobra, Star Warsy są dla mnie. Józiu jeszcze nie kuma Star Warsów, ma 3,5 roku. A to jest oczywiście Xbox 360 z Kinectem. Okej, mamy to. No, konsola jest bardzo ładna. Jest dobrze wyczyszczona. Ma jakieś ślady oczywiście użytku, ale no, czego się spodziewać po sprzęcie, który ma tyle lat. No Wojtek, dzięki, naprawdę dałeś mi tutaj w tym barterze znakomity egzemplarz. Ja może też pokażę bliżej. Rozmawialiśmy w ogóle dużo na temat sprzedaży retrogamingu w Polsce. I Wojtek naprawdę się przykłada do rzeczy. Ja akurat tego Xboxa z zestawem, z Kinectem i z padami zobaczyłem u niego na aukcji, a że mieliśmy wcześniej jakikolwiek tam kontakt na czy Facebooku, czy dzwoniliśmy kiedyś do siebie, to stwierdziłem, że no nie mając teraz za bardzo hajsu, zaproponuję mu wymiankę, bo chciałbym właśnie, żeby Józio z kolegami tam z siostrzenicą
zaczęli sobie grać właśnie w Kinecta. Tak wygląda konsolka. Zaraz wam pokażę resztę. No słuchajcie, pady tak samo jak konsola w znakomitym stanie. Muszę przyznać, że jestem mega zadowolony. Wojtek, naprawdę robisz bardzo dobrą robotę. Mamy też zasilacz w bardzo dobrym stanie z tego co widzę. Teraz pora na Kinecta. Możemy żadnego kabla nie przeciął. A nie, to Kinect. Dobra, idę wam pokazać. No, tutaj mamy Kinectika. Jak widać, bardzo fajnie wygląda, są małe ryski, ale to chyba w retro normalne. W sumie to nie rozumiem czasami ludzi, którzy mają pretensje do rysek. Chyba że na płytach. No jak widać, jest to całkiem fajny zestaw. Ja jestem mega zadowolony. Jesteśmy już umówieni nawet ze znajomymi Józia na sobotę, na to, żeby przetestować cały ten zestaw. Zastanawiam się, która gra im sprawi największą frajdę. No, mi na pewno Star Warsy. Ale podejrzewam, że Disney też da radę, jeżeli chodzi o dzieci. Sportu trochę też by mi się w sumie przydało. Trzeba nie to rozkminić. To może być fajne, bo to widziałem wszędzie. I jest tutaj, no, to dosyć zróżnicowane. A to wziąłem też ze względu właśnie głównie na Józia, bo on lubi autka. No to co, to by było na tyle. Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Wojtka i odsyłam do jego profilu na allegro-retrograty.pl. Na pewno zamieszczę linka, ma on tam bardzo dużo sprzętu. Teraz wiadomo, jest to okres grudniowo-prezentowy. Naprawdę warto tam zajrzeć, jeżeli myśleliście właśnie na przykład tak jak ja o sprzętach dla najmłodszych. Ale jest też sporo gier na różne systemy. Dobra, to trzymajcie się. Już teraz razem z Chrupkiem. Chrupek, obudź się. Kurwa, ale przynudzałem. No już teraz z Chrupkiem, że życzymy wszystkiego dobrego i smacznego śledzika. Pozdrawiam, hej. Co, chłopuś? Ojej, głaskać? Głaskać?